Hej, dzisiaj zapraszam Was na film na temat jednej nowej palety. Może nie takiej nowej, ponieważ ma już kilka miesięcy. Jest ze mną od pewnego czasu. I uwaga, nowa marka w moich zasobach. Nomad Cosmetics i tutaj mamy paletę Fuji Five Lakes. To jest Intense Color Palette. Jak coś, nie Eyeshadow Palette, Intense Color Palette. Nomad Cosmetics to marka, którą kojarzę głównie z tym, że każda prawie ich paleta jest związana z jakąś konkretną lokalizacją. Tu akurat mamy górę Fuji w Japonii, było jeszcze Irlandia, White Atlantic Way paleta, która jest piękna, zielona i w ogóle Mają teraz także nową Chicago Speakeasy. No i mamy także takie tematyczne, jak na przykład Ghost Town USA i Haunted Europe. It's amazing. A to wszystko właśnie przez to, że oglądam dość dużo zagranicznych osób, które bardzo lubią się w markach indie, czyli tych, które nie są kupione przez te takie, wiecie, duże koncerny. To, co naprawdę, naprawdę przykuwa uwagę, to jest takie przyłożenie się do detali. To, że to jest w ogóle marka cruelty free i vegan, to wszystko super. Mam tutaj górę Fuji, czyli piękny jesienny obrazek akurat. Jeśli ktoś widział kiedykolwiek, jakkolwiek górę Fuji na zdjęciach, to wie, że to jest po prostu kultowe. I no nie da się tego porównać do czegoś innego. Mamy też tutaj piękne, czerwone liście, które są też zaprezentowane w palecie. Ogólnie paleta z samego wyglądu to jest coś niezwykłego. Samo pudełko, wiecie, niby wszystko proste, niby wszystko takie, wiecie, nic takiego wielkiego. Ale nawet środek jest z obrazkiem. Wow, wow i wow. Paleta przypomina mi piękne malowidło olejne. To jest coś, co jakby nie mogę wyjść z podziwu, że paleta może tak wyglądać, jakby to wszystko to ma taką strukturę. Ach. Z tyłu także, jakby z tyłu jest podpis, co to jest za paleta, że jest właśnie zainspirowana tym jesiennym krajobrazem tej ikonicznej góry Fuji w Japonii. No i oczywiście dystrybucja Nomad Cosmetics San Antonio i zrobiona w Chinach, ale jest Nomad Labs in China, więc to jest ta wyższa jakość chińska, nie ta najtańsza. 12 miesięcy od otwarcia, mamy tutaj jeszcze informację, że jest 15 cieni po 1,5 grama. I uwaga, uwaga, jest jeszcze piękne lusterko. A to wszystko za cenę 47,95 euro. No to wychodzi nam około 220 zł pewnie. Czy ta paleta skradła mi serce? Bardzo. Jakby to, że w ogóle góra Fuji. To jak ją dostałam, może nie było w najlepszym opakowaniu, ponieważ karton wyglądał tragicznie i Tomek mi otwierał ten karton i bał się, co zastanie, ale przynajmniej wszystko było w całości, chociaż mogłoby być lepiej zabezpieczone. Tutaj każdy cień miał wypraskę. No już teraz tego tak nie widać, ale każdy, dosłownie każdy, jak zazwyczaj głównie w tych matowych mamy te wypraski, to tutaj każdy cień, piękny wzór miał. Ojejku. Są to cienie napigmentowane. I to, że mam ją od dłuższego czasu, jakby oznacza, że ją przetestowałam na prawo i lewo i góra i dół i wiecie, jakby każda kombinacja, jaka mi się zamarzyła, zrobiłam ją. Może nie mam wszystkich zdjęć, nie wiem, czy znajdę w ogóle wszystkie zdjęcia tych moich makijaży, ale tutaj wiele rzeczy się znajduje, o których muszę powiedzieć i o których muszę, tak wiecie, zwrócić, na które muszę też zwrócić uwagę. Jako, że jest po 13, a ja się już nigdzie więcej nie wybieram. Standardowo baza z Mia, eyeshadow booster. Dalej próbuję wykończyć. Nie chcę dziad się wykończyć. Więc
musicie mi uwierzyć na słowo, staram się, naprawdę się staram, ale z tą paletą testowałam już trzy rodzaje baz, trzy. Inglot Eyeshadow Keeper, MAC 24 Hour Extend Eye Base i raz chyba wymieszałam jedną z tych dwóch z korektorem. I oczywiście dokładałam sobie NYXa i próbowałam kombinować na jak najwięcej, żeby wydobyć z tej palety wszystko, co jest możliwe. I weźmiemy sobie, tylko że dzisiaj cała jestem taka niebieska, to może Mount Hoy? To jest ten tutaj, taki ciemny. I tak, powrócę do tematu, to co mogę powiedzieć. Jest to paleta, z którą nie najłatwiej mi się pracuje, przyznaję. Cienie przy żadnej kombinacji bazowej nie trzymały mi się niestety cały dzień tak jakbym chciała, zbierały mi się okropnie w załamaniu. Jakby jestem już do tego trochę przyzwyczajona, że większość cieni nie trzyma mi się, załamuje mi się, to wszystko zbiera i no po, nie wiem, powiedzmy po 8 godzinach ten makijaż oczu nie wygląda najlepiej. Jeśli chodzi o cienie i jakieś takie głębsze zabawy cieniami na powiece. Jest to kłopotliwe w tym momencie, że no wiem, że te cienie naprawdę wielu osobom się sprawdzają i takie, które zazwyczaj są dla mnie najlepsze, to są akurat te suchsze wersje. Tu cienie są dosyć intensywne i dosyć takie mokre. Nie jest to takie, że wiecie, jakby wsadzacie palec i to się ugina, ale jest to jakby inaczej wszystko zrobione. Nie czuję tego tak jak na przykład w Colourpopie, gdzie te cienie są naprawdę takie suche i z tych tańszych. A tu to jest inna jakość, ale podobnie mam trochę z Nataszą Denoną. Ona też według mnie jest trochę jakby za mokra na moje powieki. Biorę sobie Fujigoko. Ten ma w sobie odrobinę takiej szarości, więc uprzedzam. I to, co jest ciekawe w tym, że jakby ta paleta łączy w sobie tak skrajne odcienie, ponieważ mamy żółcie i czerwienie, które są bardziej w stronę tą taką ciepłą i mocne takie zimne odcienie i jeden różowy, który mógłby być dosłownie w każdej nudowej palecie. Składa się to oczywiście na cały krajobraz, w którym jest to zainspirowane, ale i tak jest to dla mnie coś innego, ponieważ ja lubię ciekawe połączenia i takie połączenie jest dla mnie czymś fajnym, ciekawym, interesującym. Mam jeszcze ochotę wypróbować sobie cienie, to jest Blend Bunny i Robert Welsh. Jeśli znacie Roberta Welsha, to pewnie jest to z TikToka i z YouTube'a. Robert specjalizuje się w tym takim komentary głównie makijażowym i co nieco opowiada o trendach, o tym, co się dzieje w sferze beauty i właśnie ma swoją taką kolekcję. Może bym nie wzięła akurat stamtąd rzęs, ale błyszczyki i jego paleta wyglądają naprawdę obiecująco. I jak z tą paletą miałam chwilę takie, nie będę kupowała, no po co mi kolejna paleta? Wiecie, jakby ja mam milion tych palet. A potem tak, może jednak. I zawsze jest takie, a może, a jeszcze. I właśnie to, jak tak, wiecie, popatrzyłam się na całość strony i te wszystkie inne palety, ta, tylko ta była taka, o, ja cię bierę. Dobra, biorę sobie odcień, który ma też napis Fuji, czyli Mount Fuji. Dodaję sobie co nieco. To, co jest jakby konieczne, to te jasne odcienie, właśnie żółty,
który nazywa się Yellow Popular i Koyo. One muszą być wklepywane. One muszą, bo niestety przy rozcieraniu one gubią to wszystko. Wydaje mi się, że one najlepiej by się też po prostu sprawowały na korektor, ale jako że wiecie, że ja nie używam korektora jako bazy pod cienie i nie... Jakby, dobra, rozumiem koncepcję używania korektora jako bazy pod cienie i nie rozumiem, jak się to ludziom trzyma jako baza pod cienie, bo u mnie się to nie trzyma nawet 5 minut. No i tak... Jest to kłopotliwe, nie powiem, jest to kłopotliwe. Myślałam, że ta paleta będzie taką, wiecie, biorę i od razu szałciał, będę się malowała codziennie. Jednak, no jak pierwszy dzień miałam problem z cieniami, stwierdziłam, nie, to na pewno jakby też trochę może być z mojej winy. Wiem, co się dzieje na moich powiekach, wiem, co się akurat nie przyczepia do moich powiek i coś w tym, coś mogło tam nie pyknąć, jakby mogłam nałożyć źle bazę czy coś, ale nie. Kolejny dzień i kolejna ta sama rzecz, gdzie po prostu makijaż no wyglądał już, no wtedy to już było 5 godzin, wyglądało to źle. Jakby przy otwartych oczach nie było aż tak źle, jak przymknęłam je, koszmar. Po prostu koszmar. Ja wiem, że może jestem trochę przewrażliwiona też na tym punkcie, bo jakby cały czas patrzę się, sprawdzam, podglądam co i jak. Jak idę do łazienki, czy na pewno wszystko wygląda dobrze, ale naprawdę rzadko, rzadko mi się aż tak zdarza, żebym miała aż taki duży problem z cieniami. Dlatego nie jestem pewna, czy jeśli jakaś inna mi się spodoba paleta, będę ją chciała kupić. Ponieważ boję się, co będzie, jeśli ją kupię i będzie dosłownie to samo. Uj, ale będzie ciemno. Dobra, tak siedzę w domu. Wróciłam sobie do Mount Hey, Hoi, Hoi. Zobaczymy. No chyba, że nagle po tej wyjadą z, nie wiem, z inspiracją koreańską. Dobra. Ja już mam zamysł cały, ale to już inna sprawa. To wtedy jeszcze bym pomyślała. Ale to, co bym mogła mieć. Samo lusterko z tego i tutaj rączkę dać, mogłabym mieć. Jakby mi tak nie zrobili, brałabym. Brałabym od razu. Może nie tak od razu. Pewnie z paletą jakąś. Ale to jest pomysł. To jest pomysł. Bardzo dobry nawet. Mam nadzieję, że jakby Nomad dalej będzie przedstawiał fajną stronę, którą teraz mają. Ponieważ są to palety, które naprawdę, naprawdę wyglądają dobrze. Może no jedynie mogłabym mieć troszeczkę inną formulację. To ja. Ja wiem, że innym ludziom się sprawdza. Ja myślę, że to jest moja wina w czymś. Ale jeszcze nie odkryłam w czym. Dodałam sobie z mojej kolekcji od Nzai odcień Colorful Black kredki na linię wodną. I to jest czarny z drobinkami, ale nie wiem, czy to tutaj jakkolwiek będzie widać. Z bliska widać, ok? Powiedzmy, z bliska widać. I chciałabym dodać jeden z błysków. Jakby te dwa... jak ładnie tutaj wyglądają. Te dwa, no wiadomo, są piękne, ale ten Diamond Fuji. I to jest taki bardziej jakby topper według mnie, który perfekcyjnie nadaje się właśnie na takie łączenie pomiędzy jasnym a ciemnym odcieniem. I wtedy za każdym razem wygląda odrobinę inaczej.
w zależności od tego, na co go położymy. Bo tak sam z siebie nie ma takiej bazy kolorystycznej. Chociaż pięknie się odbija w kącikach na niebiesko odcień. Dobra, teraz test zbierania tego, co się mogło osypać, a chyba już większość osób mnie zna z tego, że ja najpierw robię oczy, potem czyszczę i nie patrzę się na to, czy coś mi tam spadnie. Jakby widzę, że co nieco jest tu, ale nie ma tego aż tak dużo. No i też nie nałożyłam nic takiego przyklejającego się do powieki. Bo ten toper to jest taki bardziej lekki. Musiałabym go mocno wetrzeć raczej. Okej. Okay. Jakby tu. Oh my gosh. Jakby tak to wygląda. I jeśli tu widzicie taki lekki prześwit, to niestety wina samej mojej skóry. Nie chcę się tutaj nic przyczepić za bardzo na zbyt długo, bo jak się nawet przyczepi, to niestety nie jest to coś, co wytrwa, więc musimy to wytrzymać. Ale nie no, ten błysk boski. Wiem, że zazwyczaj nie robi się niebieskiego przy niebieskich oczach, ale kto mi zabroni? No nikt, wiadomo. A jeśli chodzi o osyp, tutaj co nieco, tak to nie za bardzo. No właśnie dlatego mi się wydaje, że one są bardziej takie mokre wręcz. Coś takiego jest w nich, lepiącego, o, lepiącego. Mam nadzieję, że uda mi się te oczy jakoś tak wytuszować. Ponieważ ten makijaż jest tak intensywny, że no, nie powiem, ostatnio aż tak na całości nie miałam intensywnego, ale myślę, że to dobrze wygląda w tym momencie. A teraz tu już mam, no dalej, extension volume z Eveline, ten wodoodporny. Chociaż czekam na święta, ponieważ mam kalendarz adwentowy z Benefitu, a tam są tusze! A ja lubię tusze z Benefitu. Tak, wydaje mi się, że są tam minimum 2 tusze. Będę miała zestaw tuszy. Chciałabym kiedyś, żeby Rare Beauty wydało taki kalendarz z miniaturkami. O ja cię, ale bym brała. Oby, oby. Pomaluję sobie jeszcze usta. Więc uwaga. Mamy to. Mamy brush up w odcieniu 08 Cool Nude. Myślałam, że będzie bardziej cool, ale jest ładny. Naprawdę ładny. Tylko, że mamy mega cool. Bierzemy jeszcze konturówkę, która jest cool. Ja to bym mogła mieć taką stricte szarą. Ale już nie przesadzajmy. Jakby też nie maluję sobie dzisiaj całej twarzy. A czemu? Ponieważ muszę zaraz zrobić obiad. Używam już konturówki. I nie, nie jest ona moją ulubioną. Ponieważ nie trzymam się aż tak długo, ale niestety jestem wybredna, jeśli chodzi o to. I jeszcze biorę sobie Lifter Plump w odcieniu 007 Cocoa Zinc. Jakby sam aplikator jest niebieski, to jest piękne, ale odcień ma w sobie lekkie drobinki. Jest taki półprzeźroczysty, więc nada się. No i to jest ten, wiecie. Uuu, powiększę usta. Czy powiększa? Nie. Czy ma posmak? Tak. Czy posmak jest idealny? Nie. A czy ja coś czuję? Nie. Niestety, ja jestem odporna na wszystkie plampy.
Dobra. I moi drodzy, tak wygląda skończony look. Wydaje mi się, że rzęsy naprawdę tutaj robią robotę. Jakbym jeszcze chciała i umiała zakładać sobie takie połówki rzęs, myślę, że byłoby to idealnie. Ale że nie umiem, plus trzeba się będzie zmyć, to niestety musimy sobie odpuścić. Jeśli chodzi o samą paletę, jest piękna, jest cudowna, jest głęboka. Jeśli chodzi o różnice kolorystyczne, pomiędzy kolorami jest cudowne, cudowne blendowanie się, jeśli mamy też dobrą bazę. Nawet powiem szczerze, na tej bazie nawet dobrze się robiło wszystko. I uważam, że Nomad Cosmetics może być tą firmą kolejną, która naprawdę mogłaby być szerzej znana. Jednak no dla mnie w tym momencie boję się zainwestować w kolejną paletę, no ponad te 200. No właśnie z powodu tego, że no nie trzymają mi się te cienie na tyle, na ile bym chciała. No, chociaż dalej twierdzę, że może to być mój błąd i moje powieki i moja skóra uważają, że make-up jest twe w tym momencie. Tak od roku nawet w tym momencie jest. Jeśli chcecie zobaczyć jakieś naprawdę ciekawe połączenia kolorystyczne, to ma to ten Ghost Town USA i Haunted Europe. Wydają mi się takie bardzo, ale to bardzo ciekawe kolorystycznie. Dodatkowo jakby paleta wizualnie. Patrzycie się na to i widzicie, tak, to jest to. Z tego, co słyszałam, niestety kolekcje tych szósteczek, które są takie podróżnicze, Nomad Air, nie są tak dobre jak normalne cienie, więc tutaj od razu uprzedzam to, co słyszałam. Ale jeśli uważacie, że na przykład ta paleta jest dla Was, to bierzcie, bo niestety te marki, które akurat są takie mniej znane indie, one bardzo często w pewnym momencie kończą produkować pewną paletę i ona już nie wraca. Ona kończy swój żywot w tym momencie. Więc myślę, że jeśli między nami jest podobnie taka miłość do kolorów, to spróbujcie. Jakby, no, znacie moje zdanie, jakby wiecie, co u mnie jest nie tak, może u Was będzie lepiej. To tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. No to na razie. Pa!